To był rewelacyjny filmowy król, teraz prowokacyjny Paweł Abramowicz. W dniu, w którym króluje święty Walenty, patron zakochanych, Paweł spotyka tych, na których czerwony balon w kształcie serca działa jak płachta na byka. W krakowskim klubie Kazamaty obchodzą walentynki. Obchodzą z daleka, szerokim łukiem. Dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy mają dość czerwonych serduszek i pluszowych misiów. Zakochanym wstęp wzbroniony. Atrakcja imprezy – rzut lotką w fotkę byłej lub byłego partnera. Goście radośni, bo cieszą się z wolności. W dniu dzisiejszym zerwałem ze swoją byłą dziewczyną. Ta antywalentynkowa fiesta to wyspa na oceanie ogólnoświatowego szału walentynkowego. W Tajlandii biją rekord w całowaniu na czas. Na Filipinach masowy ślub. 2000 zakochanych par. Na irackich ulicach więcej pluszowych serduszek niż sił stabilizacyjnych, a w Weronie na balkonie każda Julia chce być dostrzeżona przez jakiegoś Romea. Byle szybko, byle dziś. I my ulegamy tej presji światowego święta miłości. A szkoda, wszak mamy własne patenty. Siuda baba to kapłanka, która cały rok pilnuje ognia. W wielkanocny poniedziałek przebrani za siódą babę kawalerowie uganiają się w erotycznym kontekście za dziewczynami, a jak złapią, każą krzyż całować i sadzą smarują policzku, składając tym samym życzenia. Żeby znalazły kawalera, żeby było szczęśliwe za mąż pójście w tym nadchodzącym nowym roku wegetacyjnym, wiosennym. Dobrze znane, ważne i poważne święto Trzech Króli też, choćby na żywiec krzyźnie, ma posmak swawolności. Tradycją jest tu odwiedzanie domów przez przebierańców i tańce. Gdy jednak w domu zamieszkuje młoda dziewczyna, są momenty. Te postaci przebierańców dają z siebie wszystko niejako i starają się te dziewczęta w różny sposób zaczepiać, podszczypywać, rzucać na ziemię. To ma wyraźny charakter erotyczny. Wesoło na Kaszubach. Jeszcze weselej to było dawniej, wspominają panie ze wsi Zgorzałe. W noc kupały, czyli świętojańską, najbardziej rozerotyzowaną noc, panny puszczały wianki na wodę, a później szły szukać kwiatu paproci. Wiedziały, co zrobić, by go zdobyć. Tylko nagiej osobie okazywał się ten kwiat paproci, więc panny się rozbierały, szukając po lesie, a kawalerowie to już biegali po tym lesie za pannami. Także naprawdę noc bereźne. Nawet taki dyngus, bardziej powszechny niż bieganie nago po lesie, ma seksualne podteksty. Bo wszak woda to urodzaj, płodność, siły witalne. Skoro więc mamy tyle pięknych, a związanych z miłością tradycji, tym konsumpcjonistycznym powiedzmy dość. I do lasu. Paweł Abramowicz, Fakty. Nie wiem, czy to będzie walentynkowe zaproszenie, ale na pewno będzie gorąco i z uczuciem. Minister pracy Jolanta Fedak nie brzmi dziś walentynkowo, mówiąc, system emerytalny OFE trzeba zdemontować. Ten demontaż skomentuje już teraz w Faktach po Faktach profesor Jerzy Hausner. Witamy w kropce nad i o 20. Andrzej Urbański, były szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zapraszam do TVN24 już i na Fakty do TVN-u jutro o 19. Do zobaczenia.